Minęła godzina 12. Zapraszam na kolejny odcinek programu Prosto z Parkietu. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj Mikołaj Raczyński, dyrektor do spraw strategii dłużnych w Noble Fund TFI, zarządzający funduszami obligacji. I porozmawiamy oczywiście o sytuacji na rynku obligacji, która w poniedziałek dosyć drastycznie się zmieniła. Po spadku rentowności, który właściwie trwał od jesieni ubiegłego roku, nagle rentowności polskich obligacji wyraźnie się odbiły. Spróbujemy wyjaśnić, z czego to wynika i co dalej czeka rynek długu. Serdecznie zapraszam. Mikołaj, czy ty uważasz, że to odbicie rentowności poniedziałkowe, które było dosyć gwałtowne, to zdaje się, że na 10-latkach wzrost rentowności był najwyższy od maja. I właściwie cały tegoroczny spadek tej rentowności został skasowany w jeden dzień. Czy ty uważasz, że to można wiązać z sobotnią konwencją PiS-u i z zapowiedziami rozluźnienia polityki fiskalnej, które tam padły? Znaczy to był zdecydowanie największy powód tej przeceny. Tak naprawdę inwestorzy przestraszyli się, że te zapowiedzi, raz, że zapowiedzi programu fiskalnego, tego stymulusa nie są w żaden sposób zabezpieczone, nie ma zabezpieczonego finansowania pod to. Dwa, że taki pakiet stymulacyjny najprawdopodobniej odkłada na bok dyskusję o obniżkach stóp procentowych w Polsce. Trzy, być może nawet taki pakiet stymulacyjny w tym momencie gospodarki może nakręcić ciut wyższą inflację. I tak jak powiemy sobie o trzech czynnikach, które są najważniejsze dla rynku obligacji, czyli właśnie finansowanie, inflacja oraz stopy procentowe, to tak naprawdę z każdych trzech stron mamy pewne uderzenie w rynek obligacji. No to pomówmy po kolei o tych czynnikach. Czy faktycznie te propozycje, które premier Morawiecki wycenił na 40 miliardów złotych rocznie, chociaż wcale nie jest jasne, czy to co roku będzie 40 miliardów, czy tylko w jednym roku 40, a potem trochę mniej, czy one są w stanie jakoś wyraźnie popsuć kondycję finansów publicznych? A pytam to w tym kontekście, no bo o pogorszenie stanu finansów publicznych to się martwiliśmy przez 3 lata właściwie co roku, prawda? I za każdym razem okazywało się, że jest miejsce, żeby zmieścić te dodatkowe wydatki. Więc pytanie, czy teraz istnieje ryzyko, że w końcu się nie uda? To jest duża zmiana względem tego, co rynek oczekiwał wcześniej. To nie jest tak, że nikt nie oczekiwał pewnej stymulacji fiskalnej, ale powiedziałbym, że skala, czy to jest 30 czy 40 miliardów, możemy dyskutować. Mi się wydaje, że pewnie na tą trzynastkę to starczy pewnie miejsca tylko w tym roku, ale jest to więcej niż rynek oczekiwał. I to, co jest też chyba najważniejsze, że ma to miejsce już jeszcze przed wyborami. Tutaj wcześniej rynek zakładał się o to, czy opozycja, czy partia rządząca będzie jakoś tam próbować przerzucać się w tych obietnicach, ale w budżecie na rok 2020. Tutaj mamy do czynienia tak naprawdę z sytuacją, w której wszystko zostało ogłoszone już teraz, plus większość zostanie wprowadzonych jeszcze przed wyborami. No to w pewien sposób zmienia całą ścieżkę konsolidacji fiskalnej i tak jak deficyt budżetowy czy sektora finansów publicznych w tym roku jest bezpieczny i nie widzę tutaj nawet przy jakimś spowolnieniu szansy na przekroczenie 3%, to rok 2020 wygląda już dużo trudniej i można nawet powiedzieć, czy zaryzykować, że nie ma tam już praktycznie w ogóle miejsca na jakąś dalszą stymulację fiskalną. A czy ty sądzisz, że to, czy rynek się czegoś obawia, to jedno, to czy jest sens się tego obawiać, to jest trochę osobna sprawa, ale czy nawet gdyby się tak stało, że deficyt sektora finansów publicznych wyskoczyłby powyżej 3% w 2020 roku, załóżmy, to czy to jest problem przy wzroście gospodarki 3% plus? To jest problem natury politycznej, bowiem deficyt powyżej 3% umożliwia Komisji Europejskiej uruchomienie procedury nadmiernego deficytu i znając obecne realia tarcia Prawa i Sprawiedliwości z obecną ekipą w Brukseli, może to powodować dalsze problemy na linii Komisja Europejska, Unia Europejska czy Polska. Z punktu widzenia finansowania, no to też jest tak, że ktoś te obligacje musi nabyć, ktoś się musi kupić. Tak? Poprzednim razem mieliśmy tak, że tą stymulację 500+ w 2016 roku, to finansowanie zostało w pewien sposób wsparte podatkiem bankowym. Ono jakby spowodowało, że banki dużo chętniej nabywały nowe obligacje i tą dziurę w pewien sposób zapełniły. No to teraz będziemy mieć PPK.
Tak, będziemy mieć PPK i to niewątpliwie pod koniec 2020 roku, kiedy ten program już się rozkręci, będzie wspomagać jakby to finansowanie budżetu państwa, ale to oczywiście mówimy o dopiero końcówce 2020 roku i gdzieś jest ten moment od teraz do tej końcówki, gdzie gros tych obligacji najprawdopodobniej będzie musiało zostać objęte przez inwestorów zagranicznych. I teraz jest pytanie, w jakim jesteśmy jakby tym nastroju do obligacji w ogóle globalnie, czy ci inwestorzy będą chcieli tu zwiększać zaangażowanie, czy nie będą chcieli. Jeżeli spojrzymy na dane, to oni w ostatnich kwartałach raczej to zaangażowanie zmniejszali. Więc jeżeli zakładamy, że ten deficyt budżetowy będzie musiał być pokryty w większym stopniu ze strony inwestorów zagranicznych, to być może będą oni po prostu wymagać większego oprocentowania obligacji i koniec końców za jakiś czas po prostu będziemy musieli więcej za ten dług zapłacić. No dobra, to przejdźmy do drugiego z tych motorów sterujących rentownością, czyli inflacja. Ja spytałem na początku o to, czy uważasz, że wzrost rentowności można wiązać z tymi propozycjami PiS-u właśnie dlatego, że pewne sygnały przyspieszenia inflacji to już było widać w zeszłym tygodniu. Po pierwsze, przyspieszył wzrost płac w styczniu. Po drugie, inflacja CPI chociaż spadła do 9,9%, to bazowa prawdopodobnie wyraźnie odbiła. Potem się okazało, że deflator sprzedaży detalicznej, to taka inna miara inflacji, też wyraźnie przyspieszyła. Jak na procesy inflacyjne wpłynie twoim zdaniem ten pakiet? Może być tak, że jakby tak gospodarka jest w innym miejscu niż była w 2015-2016 roku. Te możliwości wytwórcze też w pewien sposób się przesunęły. I niewątpliwie kolejny pakiet stymulacyjny i jakby rozdanie konsumentowi tych środków może doprowadzić do nieco większej presji inflacyjnej. Oczywiście moim zdaniem to nie jest coś, czego się należy jakoś bardzo obawiać, bo przez lata mieliśmy do czynienia z dużo niższą inflacją od celu w Polsce. Tak. Również Rada Polityki Pieniężnej mówi, że nawet 3% inflacja dzisiaj to jest coś, co oni byliby w stanie zaakceptować. Ale poprzednio, jakby przed tym pakietem stymulacyjnym, też dlatego rentowności się tak przeceniły, oczekiwanie było na to, że ta inflacja nadal pozostanie w takim akceptowalnym poziomie poniżej 2% czy poniżej celu na poziomie, 2,5%. I teraz uważasz, że to jest zagrożone? Bo tak jak mówię, gospodarka jest trochę w innym miejscu niż była w 2015-2016 roku. No ale z drugiej strony też ci najbardziej potrzebujący, te gospodarstwa domowe o największej skłonności do konsumpcji już dostają te 500+ na każde dziecko. Teraz te pieniądze wpadną jakieś w klasie średniej. Nie wiem, oni pewnie to kupią za to może jakieś produkty z importu, może trochę oszczędzą. Czy to rzeczywiście jest taki i tutaj taki, jest jakiś potencjał do podbicia inflacji? Nie, ja bym tutaj się nie obawiał jakoś bardzo inflacji. Zresztą to, co się zadziało wczoraj na rynku obligacji, w większości było pokłosiem jednak tego większego finansowania. Tak? Jeżeli spojrzymy, jak przesunęły się wyceny 100%, jak przesunęły się wyceny obligacji, to tam dużo bardziej większy był ten komponent wynikający z obaw o większą podaż papierów ze strony Ministerstwa Finansów. No, tak naprawdę rynek jedynie zrezygnował z wyceny obniżek 100%, o których coś tam się ewentualnie mówiło w przypadku spowolnienia i w większości jednak zaczął obawiać się tej większej podaży. No właśnie, a dlaczego oczekiwanie na podwyżki, na obniżkę stóp, które się pojawiły w zeszłym tygodniu, na dobre się pojawiły w zeszłym tygodniu po tej wypowiedzi prezesa Glapińskiego, że jednak to jest jakieś pole manewru w dziedzinie stóp. Dlaczego te oczekiwania miałyby nagle zniknąć, skoro mówi, że właściwie nie należy się spodziewać dużego przyspieszenia inflacji z tytułu rozszerzenia? Oczekiwania na obniżki 100% wynikały jakby głównie z tego, że widać było jakieś spowolnienie w polskiej gospodarce i na taką funkcję reakcji, że jeżeli PKB spadłby takiej psychologicznej granicy wzrost PKB poniżej 3%, to być może Rada chciałaby jakoś na to zareagować. Ale również taki dogmat był postawiony w ostatnich latach, że i on funkcjonował na rynku przez wiele kwartałów, że tak naprawdę NBP już praktycznie nigdy tych stóp nie obniży, ponieważ obawia się o sektor banków spółdzielczych, wiele różnych innych aspektów było tutaj powtarzane. I to, co się zdarzyło pod koniec zeszłego tygodnia, czy w zeszłym tygodniu, to było to, iż prezes Glapiński powiedział otwarcie, iż oni są gotowi obniżyć stopy procentowe w sytuacji spowolnienia i że mają badania pokazujące, iż nie będzie to aż tak duży problem dla sektora banków spółdzielczych. I to zmieniło postrzeganie rynku, że jeżeli rzeczywiście widać jakieś spowolnienie na horyzoncie, to być może NBP na coś się zdecyduje. Dzisiaj można powiedzieć, że najprawdopodobniej to spowolnienie będzie drobne, dlatego że właśnie pod koniec roku, kiedy ono miało nastąpić, wejdzie nam ten pakiet stymulacyjny. Nawet niektórzy ekonomiści już zrewidowali prognozy i twierdzą, że to będzie ponad 4% znowu, a nie... Jest to prawdopodobne. A nie 3,5, tak. 3,6.
Czyli jednym słowem chodzi o to, że w ocenie rynku NBP jest raczej, Rada Polityki Pieniężnej jest raczej wrażliwa na tempo wzrostu gospodarczego, a nie na inflację. Zdecydowanie bardziej. Zdecydowanie bardziej moim zdaniem Rada jest wrażliwa na tempo wzrostu i na ten, na czym polega w ogóle mandat Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. To jest jakby pilnowanie inflacji oraz wspieranie polityki gospodarczej rządu, jeżeli jest to możliwe. Moim zdaniem obecna Rada stara się jak najbardziej realizować ten drugi cel, tylko jeżeli ten pierwszy nie jest jakoś bardzo istotnie zagrożony, czyli wspieranie polityki gospodarczej rządu, czyli wspieranie wzrostu PKB. Czyli podsumowując wątki krajowe, te wszystkie trzy czynniki, o których mówiliśmy, one wspierają wzrost rentowności obligacji, bo poprzednio, rozmawialiśmy jakiś czas temu, to prognozowałeś, że być może rentowność obligacji 10-letnich w Polsce spadnie do około 2,5%. Teraz to już jest 2,9, odbiło się z 2,7 do 2,9 mniej więcej i pytanie, co dalej? Tak, no tam prawie 2,60 w pewnym momencie było. No tutaj jakby to całe story inwestycyjne właśnie opierało się na tym, że mamy spowolnienie wzrostu gospodarczego i rynek zacznie wyceniać, że nawet jak nie teraz, to za jakiś czas być może Narodowy Bank Polski obniży stopy procentowe oraz sytuacja fiskalna kraju wygląda dobrze i najprawdopodobniej ten deficyt nadal będzie w ryzach, będzie bezpieczny, nie ma żadnego zagrożenia dzisiaj, czy za rok, mała czy za dwa. Tak, mała podaż obligacji, PPK, zysk z NBP. No tutaj po weekendzie mamy zmianę na dwóch frontach tak naprawdę. Tak? Ta podaż nie będzie mała, ona będzie większa. Pytanie, czy będzie większa od razu teraz w najbliższych miesiącach, czy w 2020 roku, ale ona będzie większa. Tak. Oraz nie możemy liczyć dzisiaj na jakieś obniżki stóp procentowych, również rynek nie będzie skłonny tego zagrać. Dlatego raczej moim zdaniem po tych wydarzeniach czeka nas jakaś taka flauta, jakieś dryfowanie jednak w górę tych rentowności. Zwłaszcza też, że one pospadały również dzięki temu, co zadziało się na globalnym rynku obligacji. No właśnie tak, i o tym chciałem powiedzieć, że ten kontekst globalny, czy kontekst globalny, bo kontekst globalny wspierał spadek rentowności w Polsce. Zdecydowanie. I pytanie, czy to się zmieniło? Czy teraz ten kontekst globalny też idzie w tym samym kierunku, co nasze lokalne czynniki, czy może to będą dwa, że tak powiem, zderzające się ze sobą, dwie zderzające się siły? To było coś, co mocno wspierało obligacje ogólnie na świecie, tak, cały ten kontekst globalny. W kontekście globalnym chodzi o to, że wzrost spowalniał nie tylko w Polsce, ale na całym świecie oraz Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych tak naprawdę decydował o, przynajmniej na chwilę, o jakiejś pauzie w zacieśnianiu polityki pieniężnej. I tak naprawdę rentowności pospadały, czy w Polsce, czy na Węgrzech, czy nawet w Rumunii, czy na wszystkich rynkach bazowych. I to ruch był silny i to również wspierało polskie obligacje. Pytanie, czy jest skala na jakby dalszą kontynuację tego ruchu. No, dane ze strefy euro są właściwie stale rozczarowujące. Stale rozczarowujące, ale też spójrzmy na oczekiwania rynkowe. Tak? Dzisiaj rynek ocenia, że jakaś pierwsza podwyżka stóp Europejskiego Banku Centralnego gdzieś tam w 2020 roku, jakieś tam malutkie tylko podniesienie. Musimy gdzieś patrzeć też, gdzie to wszystko jest wokół oczekiwań. Tak? Też ciekawym aspektem jest to, że jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje na ryzykownych aktywach od początku roku, na rynku akcji, na rynku obligacji korporacyjnych w Stanach Zjednoczonych, tam było wyraźne odbicie i zanegowanie praktycznie całego spadku, który miał miejsce w grudniu. Tak. A rynek obligacji pozostał cały czas w takim nastroju aversji do ryzyka, bo jeżeli spojrzymy sobie na wycenę amerykańskich obligacji, to tam na przyszły rok mamy wycenione nieduże, ale mamy obniżki stóp procentowych. Mam rozumieć, że ty uważasz, że teraz jakby to dostosowanie, znaczy, bo rzeczywiście możemy mówić o pewnej schizofrenii na rynkach, że było tak, że na rynkach akcji było widać jakiś optymizm, wzrost zysków spółek i tak dalej, a z drugiej strony na rynku obligacji było widać obawy o spowolnienie związane z tym łagodzeniem polityki pieniężnej. Ja rozumiem, że ty uważasz, że ta schizofrenia zostanie wyleczona w ten sposób, że to rynek obligacji się dostosuje. Znaczy, ja też nie widziałbym tu takiego już dużego dostosowania na rynku obligacji. Mam na myśli, że jeżeli nawet Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych zdecyduje się na jakąś jeszcze jedną podwyżkę pod koniec tego roku, to i tak będzie postrzegane jako ostatnia w cyklu, więc jakby ten nastrój dla instrumentów dłużnych powinien pozostawać pozytywny, zwłaszcza jeśli chodzi o rynki wschodzące, tutaj też również stabilizacja juana, tutaj wiele aspektów wchodzi w grę, czy nowe LTRO ze strony ECB, ale jakby ta pierwsza skala ruchu już się dokonała, tak? Te polskie rentowności pospadały na tym, że również amerykańskie nam z 3,20 dziesiątki spadły do 2,60. Tak jest. Ja nie oczekuję dzisiaj, żeby kolejny ruch na poziomie 60 punktów bazowych był możliwy.
perspektywy, więc raczej bym spodziewał się stabilizacji w ogóle na rynku globalnych obligacji, a u nas, jeśli chodzi o ten lokalny rynek, no to trzeba powiedzieć, że trochę to jakby to story w cudzysłowie się popsuło. A jakbyś miał przełożyć tę sytuację na perspektywy złotego, to jak to będzie wyglądało? No tu jest ciekawy aspekt, bo można powiedzieć, że ta stymulacja fiskalna i przyspieszenie wzrostu PKB i wycięcie tych oczekiwań na obniżki stóp procentowych, no to jest coś pozytywne dla waluty. Tak. Wyższe stopy, wyższy PKB, więc w krótkim terminie może się zdarzyć, że jakby paradoksalnie nawet ten złoty będzie się trochę umacniał, ale ja bym zwrócił zwrócił uwagę na inny aspekt, bowiem dzisiaj nasz budżet staje się dużo bardziej wrażliwy na globalną koniunkturę, czyli jeżeli rzeczywiście ta globalna koniunktura zakręci w jakiś sposób, no to nam ten deficyt finansów publicznych na poziomie 3% gdzieś tam wyjeżdża powyżej tych 3% i właśnie tutaj mówimy o tym, że jakieś spory polityczne, czy jakieś wymuszanie ograniczenia wydatków, więc tak jak cały zeszły rok... Może jakieś reakcje agencji ratingowych, które również są bardzo, bardzo wyczulone na relacje z Unią Europejską, z jakiegoś powodu. Również, więc tak jak ten złoty, można powiedzieć, był bardzo nudny w zeszłym roku i tam się praktycznie nic nie działo, zmienność bardzo spadła, to może być tak, że ta premia za ryzyko w polskim złotym z czasem powinna się budować jednak na niekorzyść. Plus, moim zdaniem, jednak ten pakiet stymulacyjny doprowadzi do zwiększenia importu. Tak? Te możliwości wytwórcze gospodarki są dzisiaj gdzieś indziej, więc rachunek bieżący powinien być nieco na niekorzyść polskiej gospodarki. No to również nie będzie sprzyjać złotemu w dłuższym horyzoncie czasowym. Mimo tego, że złoty właściwie już jest taki historycznie rzecz biorąc dosyć słaby, prawda? Przy takim wzroście, jak mieliśmy ostatnio, to ten poziom około 4-3 do euro. Historycznie jest słaby, ale też zwróćmy uwagę, że tak naprawdę Polska z tymi stopami procentowymi na poziomie 1,5% i takim bardzo luźnym podejściem została już praktycznie w regionie jako ostatnia. Czesi podnoszą stopy procentowe, Węgrzy w przeciągu ostatnich kilku miesięcy zdecydowali się, że czas już pewne ruchy tutaj dokonać na tym polu, więc to, że te stopy były niskie i nie było chęci w ogóle ich podnoszenia, nawet jak w regionie, czy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, czy tutaj Węgry właśnie, czy Czechy podnosili, bądź sygnalizowali jakieś podnoszenie, no to my tutaj czekaliśmy z decyzjami, no i to też miało wpływ na nieco słabszego złotego. Dziękuję serdecznie. A ja przypominam, że naszym gościem był Mikołaj Raczyński, dyrektor do spraw strategii dłużnych z Noble Funds TFI. I tutaj warto też wspomnieć, w 2016 roku najlepszy ekonomista roku według konkursu Parkietu Rzeczpospolitej. Także warto tych prognoz słuchać. Dziękuję bardzo.